Szanowni Państwo, otwieram uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015-2016 w klasach pierwszych i drugich. Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Poczet sztandarowy. Sztandar szkoły wprowadzić. Ponieważ w sierpniu kilkanaście osób przystąpi do egzaminu poprawkowego.
Liczę na to, że mądrze wykorzystacie tę wakacyjną przerwę i we wrześniu dołączycie do swoich kolegów i koleżanek z klasy. Dla tych uczniów, którzy już dziś wiedzą, że będą musieli powtórzyć rok nauki, kieruję szczególne słowa wsparcia. Nie martwcie się, ale wyciągnijcie z tej sytuacji odpowiednie wnioski i nie pozwólcie, aby podobne wydarzenie kiedykolwiek się powtórzyło. Wszystkim tu obecnym dziękuję za współpracę. Szczególnie ciepło myślę przy tej okazji o rodzicach, na których zawsze można polegać, oraz o organie prowadzącym i jego przedstawiciela, którzy na co dzień udzielają nam wsparcia. Wiem, że wszyscy z niepokojem czekamy na informacje dotyczące zmian w systemie edukacji. Mam nadzieję, że okażą się one dobrymi rozwiązaniami. Jedno jest pewne. Zawsze w szkole najważniejsi będą uczniowie, nauczyciele i rodzice. Niezależnie od informacji, których dowiemy się 27 czerwca, życzę wszystkim przyjemnych i bezpiecznych wakacji. Proszę, abyśmy zadowoleni, wypoczęci i chętni do pracy spotkali się w tej hali 1 września. Będziemy tu na Was czekać. Do zobaczenia. Proszę o zabranie głosu panią Ewę Bąk, sekretarz gminy. Młodzieży, szanowni państwo, drodzy rodzice, pani dyrektor, nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły. Minął kolejny rok ciężkiej pracy, ale rok, który obfitował w sukcesy. Mamy kilku laureatów w publicznym gimnazjum, mamy świadectwa z wyróżnieniem, mamy osoby osiągające sukcesy. Dziękuję wam za ten cały rok pracy. W imieniu burmistrza miasta Andrzeja Grabowskiego chciałabym złożyć wam najserdeczniejsze życzenia na okres wakacji. Dużo słońca, uśmiechu, dla uczniów szczególnie bezpiecznych wakacji, rozsądnych, dla nauczycieli odpoczynku i wytrwałości przed nowym rokiem. Do zobaczenia w przyszłym roku. Proszę o zabranie głosu panią Magdalenę Budzińską, przewodniczącą Rady Rodziców. Szanowni państwo, drodzy uczniowie, w imieniu Rady Rodziców i własnym pragnę bardzo podziękować za wspólnie spędzony rok, za pomoc i wsparcie, którego potrzebowaliśmy czasami. Uczniom życzę wspaniałych wakacji, dużo wypoczynku, nauczycielom długich urlopów i do zobaczenia 1 września. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Jest ksiądz Marek, proszę. Szanowna pani dyrektor, pani wicedyrektor, drodzy nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracji, obsługi, kochani młodzi przyjaciele, w naszym życiu wszystko ma swój czas. Jest początek i koniec dzisiaj. Spotkaliśmy się tutaj w naszej wspólnocie, w naszej rodzinie, gimnazjum imieniem Jana Pawła II, aby dziękować Panu Bogu i sobie nawzajem za kolejny rok szkolny i katechetyczny 2015-2016. W sercu na pewno wiele wspaniałych spotkań, które wpisują się tak pięknie w historię naszej szkoły, naszego gimnazjum w Kowalewie Pomorskim. Z wielu z was dzisiaj odbierze świadectwa z wielkim wyróżnieniem. To owoce naszej wspólnej pracy, waszego wysiłku, w sercu myślę także o waszych kochanych rodzicach. Cieszcie się i rozwijajcie dalej te wielkie dary, talenty, którymi was Pan Bóg obdarzał. Ale dla nas wszystkich teraz upragniony czas odpoczynku. Aż 2 miesiące wakacji. Życzę wam w imieniu księdza dziekana swoim radosnych, pięknych, słonecznych wakacji, Bożego błogosławieństwa, abyśmy w tej naszej wspaniałej wspólnocie, rodzinie mogli się spotkać dopiero 1 września. Wszystkiego dobrego, radosnych chwil spędzonych nie tylko w gronie rodziny, ale swoich przyjaciół, najbliższych i tych, których będziecie spotykali nie tylko w Polsce, ale myślę także i poza granicami naszej kochanej ojczyzny. Proszę wszystkich o powstanie. Poczty sztandarowe. Proszę o przekazanie sztandaru.
Pokazujemy Wam przyglądamy naszego gimnazjum. Jesteśmy dumni i wysoko. Za tym sztandarem podążają następne pokolenia młodzieży, które będą wychowywać się i zdobywać wiedzę w naszej szkole. Społeczności gimnazjalnej przyjmujemy ten sztandar i ślubujemy nieść go wysoko i szanować. Stanie się dla nas wzorem wytężonej pracy i symbolem kształtowania serca, umysłu i charakteru oraz ideału, w którym dążył nasz patron, dla dobra każdego człowieka i naszej ojczyzny. Teraz nastąpi wręczenie wyróżnionym uczniom świadectw i nagród. O wystąpienie poproszę następujących uczniów klas pierwszej. Z klasy pierwszej B poproszę Klaudię Budzińską, Klaudię Kłopecką, Magdalenę Nowakowską, Katarzynę Stefańską. Rodziców również proszę o podejście do swoich dzieci. A o wręczenie nagród poproszę wychowawcę klasy pierwszej B i panią dyrektor. Thank you.
Klasy drugie E proszę o wystąpienie. Julię Bo, Tomasza Brodzińskiego, Karolinę Jankowską, Agatę Kwiatkowską, Radosława Młodzińskiego, Paulinę Nowak, Marię Olejnik, Natalię Oleś. Poproszę jeszcze Klaudię Pamiętę. Pana Mariusza Wardeńskiego i pana dyrektor. Poproszę Was wszystkich do nas.
prosiłam o pomoc zastępcę przewodniczącej Rad Rodziców, ponieważ jednocześnie chciałam podziękować bardzo tym, którzy pomogli nam w tej akcji. A dzisiaj chciałabym uhonorować wolontariuszki, które odważyły się oddać swoje głosy. Jednocześnie chcę pokazać, że te głosy odrastają, więc jeżeli dziewczyny macie ochotę zdjąć włosy, to tylko dla tej akcji. Więc poproszę Ewetę Łandę, Julię Iglewską, Marzenę Murską, Marię Olejnik, Maję Kamińską i Zuzannę Lewandowską. Działalność w szkolnym kurze nagrodzą pani Arleta Żuławska-Jastrzębska i pan Mariusz Wardeński. Tak serdecznie. O wystąpienie poproszę przez nas pierwszych i drugich. Za chwilę wyczytam, ale najpierw chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim wam, kochani z klas trzeciej. Niektórzy od pierwszej klasy do dzisiaj jesteście z nami, za co też wam strasznie wdzięczni. Mamy nadzieję, że po waszym wyjściu znajdą się osoby chętne wśród was, które godnie zastąpią. Będzie nam tak strasznie miło. Użegnamy się z wami o godzinie 12, ale teraz bym chciała serdecznie w imieniu swoim i pana Mariusza podziękować. A klasy pierwsze i drugie są to Dominika Bera, Paulinka Bojanowska, Magdalena Dobrzyniecka, Kacper Rozmański, Martyna Macio, Marika Olkiewicz, Natalka Mierzejewska, Ola Szorszo, Karolina Kołodzie, Dorotka Kilanowska, Dorotka Kalinowska, Wiktoria Jędrzejczak, Wiktoria Jankowska, Krystian Iwański, Ewelina Dybka i Wiktoria Szczepańska. Proszę o wystąpienie następujących uczennic. Zuzannę Tałandę z klasy 2C, Klaudię Budzińską z klasy 1B, Magdalenę Nowakowską z klasy 1B, Katarzynę Stefańską z klasy 1B, Agatę Wojciechowską z klasy 1B, Weronikę Burak z klasy 1E, Karolinę Blazek z klasy 1E. Za zawody w pływaniu nagrody wręczy pan Przemek Łukowski. Poproszę o wystąpienie Izabelę Budarczyk z klasy 1B, Marcelinę Borowiec z klasy 1C i Marcela Pękowskiego z klasy 1B. Izabela Budarczyk zajęła pierwsze miejsce w tych zawodach. Marcelina Borowiec trzecie miejsce i Marcel Pękowski również trzecie miejsce. Jest to część dekoracji, druga część dekoracji tych zawodów odbędzie się o godzinie 12, ponieważ są to uczniowie klas trzeciej. Proszę. Prosi pani Gabriela Papierkiewicz-Krzysztofska. Proszę do pana Mariusza Wardyńskiego. Chciałabym wszystkim dziewczynkom i jednemu chłopcu podziękować zespołu tanecznego, podziękować za godne reprezentowanie szkoły podczas imprez okolicznościowych oraz sumienne uczęszczanie na zajęcia taneczne. Dziękuję w imieniu własnym, a także pani Moniki Koniecznej. Mam nadzieję, że od września będziecie dziewczynko znowu uczęszczały na zajęcia. Poproszę o wystąpienie Zuzannę Lewandowską, Karolinę Jankowską, Klaudię Pamiętną, Marię Olejnik, Paulinę Nowa, Natalię Dąbrowską, Martę Sadowską, Maję Kamińską, Jakuba Pruskiego, Ewelinę Nowa, Klaudię Kłobecką i Izę Wydarczą. Za 100% frekwencji na zajęciach nagrodzeni zostają Krystian Iwański z klasy 1A oraz Mikołaj Skorasiński z klasy 1E. Nagrody wręczą wychowawcy pani Magdalena Urbańska i pani Katarzyna Marciniak.
Marcińską, Klaudię Kupecką, Weronikę Kusia, to był jeden zespół i drugi zespół to jest Dorota Kalinowska oraz Ola Szansza. Dwa pierwsze miejsca. Proszę wszystkich o powstanie. Do hymnu gimnazjum. Pani Arlety Żławskiej-Jastrzębskiej i pana Mariusza Wardyńskiego.